Cześć, z tej strony Zielona Małpa i serdecznie witam Was na krótszym kanale. Dawno mnie tu nie było, miałam tu przerwę tak samo zresztą jak i Raven, ale powracam do Was. I powracam do Was z nową serią The Wandering Village. Starą serię przerwałam gdzieś w jakimś dziwnym momencie, po czym ponoć było całkiem dużo update'ów, także zacznijmy. Pozbierajmy najpierw nasze zasoby. Boże, nie wiem jak zacząć, ponieważ nie mam tym razem samouczkę. Iż troszeczkę... Ja przez ostatnie pół roku nie grałam w żadne gry. Także muszę sobie przypomnieć, jak to się wszystko robiło. Dobrze, mamy tutaj narzędzia zbierania. To wyślijmy kogoś na pozbieranie troszeczkę drewna. Drewno nam się na pewno przyda. I chyba dało się gdzieś jakieś kamienie zbierać. Te małe na pewno dało się zbierać po prostu bez jakichś narzędzi. Także to zrobimy. I teraz tak, tutaj mamy narzędzia priorytetów, czyli zmieniamy priorytety, narzędzie do wyłączania budynków, mamy narzędzie do burzenia, o i menu budynków. Zaczniemy od zbudowania namiotów, zobaczmy gdzie chcemy się zatrzymać. Myślę, że najlepiej będzie gdzieś tutaj na samym środku. Będziemy mieli wszędzie blisko i wszędzie daleko. Zbudujemy kilka namiotów. Osadników mamy 16, więc potrzebujemy 8 namiotów. 6, 7, 8. I mamy placówkę robotniczą, z której na razie zrezygnujemy, mamy inne priorytety. Centrum naukowe. Postawimy sobie tutaj gdzieś nasze centrum naukowe. On bu sobie śpi. Dobra, centrum naukowe damy tutaj. I tu będzie tak nasz obszar roboczy. I ono się buduje, a my weźmiemy sobie przechowywanie. Zrobimy sobie jakiś skład materiałów. Jeden zrobimy tutaj gdzieś blisko naszego centrum. Zbiornik wody też zrobimy. Spiżarnia. I spiżarnię wybudujemy tutaj obok naszych domków. I możemy wybrać sobie pierwsze badania. Możemy zrobić kuchnię, która przetwarza surową żywność, taką jak jagody czy buraki na proste posiłki, albo lekarz osady, leczy zatrutych osadników przy użyciu ziół. Myślę, że nie będziemy tutaj szli na razie w te pozostałe, bo to są te dwa najważniejsze, więc zaczniemy od kuchni, a później pójdziemy w leczenie. Żywność. Weźmiemy sobie zbieracza jagód. Postawimy go tutaj, ponieważ tutaj, chociaż moment, jeszcze raz, zbieracz jagód i zobaczmy jaką ma wydajność. Tu ma 49%, tu postawimy, będzie miał odrobinę większą wydajność, no, a na tym nam w tym momencie zależy, żeby wszystko było jak najbardziej wydajne. Dobrze, ja tutaj zlecę pozbieranie troszeczkę drzew. Pozbieranie grzybów, które zaraz będziemy jakoś tutaj przetwarzać albo na żywność dla nas, albo na żywność dla naszego onbu. Dobra, kamienie też nam będą potrzebne, także to też zaprzęgniemy tutaj do pracy. I teraz tak.
Co tu jeszcze mamy? Przetworzone surowce. Cieśla, kamieniarz. To na razie sobie odpuścimy na chwilę. Pokarm dla onbu. Chatka grzybiarzy. Interakcje z onbu. To za chwilę wszystko. Ale zielarnię sobie gdzieś tutaj ustawimy. Może gdzieś tutaj bardziej na uboczu. I zrobimy sobie tutaj małą zielarnię, z której później będziemy czerpać nasze zioła do leczenia. Okej. Idźmy z powrotem do naszych budynków i weźmiemy farmę. Postawimy sobie gdzieś tutaj naszą farmę, tak żeby dało się później ją ładnie rozbudować. Myślę, że tutaj. I wrzucimy te drzewa tutaj do pozbierania. Zobaczmy, jak wygląda kwestia naszego centrum naukowego. No, mamy już 26%. I zróbmy też sobie od razu studnię powietrzną do czerpania wody, ponieważ nasze zapasy wody przecież zaraz mogą się skończyć. A chcemy wszyscy jak najlepiej przeżyć. Okej, oni tutaj budują. Mają dużo roboty, więc my zobaczmy sobie na nasze statystyki. Wybrałam sobie wcześniej rolę nowicjusza, ponieważ jestem kiepska w gry. Także nowicjusz, myślę, to było druga najlżejsza opcja. Żywności mamy całkiem sporo jak na razie, także o to się martwić nie musimy. Aczkolwiek i tak już zadbałam o to budując farmę. Wszyscy są zajęci? Nie. Bezczynni? Nikt nie jest bezczynny. Wszyscy są zajęci. Wspaniale. Zasoby. Mamy po trosze wszystkiego, co nam jest potrzebne. Drewno się ciągle zbiera gdzieś tutaj w tle, także tym się martwić nie musimy. Szczegóły zadowolenia osadników. Na razie na to nie patrzmy, bo o to będziemy dbać wraz z upływającym czasem. I nasz onbu. Tu wszystko jest w porządku z tego, co widzę. Przynajmniej nic mi tutaj nie miga na jakieś dziwne kolory. I mamy temperaturę. Jest chłodno. Wilgotność jest normalna. Toksyczność gruntu brak. I tam są opcje związane z grą bezpośrednio. Teraz tak, tutaj mamy szczegóły zadowolenia osadników, widok osady. Okej, czyli włączają nam się po prostu funkcje, które przed chwilą oglądaliśmy, czyli to daje nam możliwość wglądu w różne poziomy tej gry. No i okej, coś tu się jeszcze buduje. I tak, mamy tutaj teraz farmę. Farma nam się stworzyła. A my zrobimy sobie w tym momencie wokół naszej farmy pole uprawne. Zróbmy sobie tak, trzy pola w tę stronę. Raz, dwa, trzy pola w tę stronę. Raz, dwa, trzy pola w tę stronę. I raz, dwa, trzy pola w tę stronę. I będziemy na razie sadzić buraki, bo to jest nasza jedyna opcja na razie, więc niech oni sadzą buraki. I zobaczymy, co z tego wyniknie, prawda? Dobrze. Zobaczmy, co tu się dzieje. Nasza zielarnia też już się tutaj utworzyła, więc zróbmy zielarnię i pole ziół. Tutaj zrobimy troszeczkę mniejsze pole, takie sięgające na odległość 2.
Myślę, że to na początek wystarczy. Myślę, że to na początek wystarczy. I teraz tak, tutaj mamy nasze centrum naukowe, już 63%. Mamy naszego zbieracza jagód, który zbiera jagody. Nasza studnia powietrzna działa. I mamy tutaj nawet jakieś zapasy. O, on był wstał i idzie. Zobaczymy, jak on był idzie. Póki co idzie po prostu w jednym kierunku. Moi ludzie są zajęci wszyscy, więc nie będziemy ich teraz niepotrzebnie obciążać. Natomiast myślę, że tutaj wzdłuż tych budyneczków możemy wybudować ścieżkę. Kiedy chłopki moje będą miały jakąś wolną siłę robaczą, wtedy myślę, że będą się zajmować tworzeniem tej ścieżki. A co my możemy w tym czasie wybudować? Możemy wybudować placówkę robotniczą. Wybudujemy ją tutaj, a tutaj później postawimy jeszcze jedno centrum naukowe. Te jagody pozbieramy sobie ręcznie, ponieważ one i tak w tym miejscu nie są nam potrzebne. Więc tak, placówkę robotniczą. Czy ja gdzieś budowałam w końcu ten skład materiałów? Nie. No więc wybudujmy tutaj skład materiałów. Może tak... Tu bym postawiła jeszcze później spiżarnię, więc może nie tutaj. Myślę, że tu może to być. Zbiornik wody mamy. Ale myślę, że dla pewności można wybudować kolejny, ponieważ później będą momenty, kiedy po prostu tej wody nie będzie. I w związku z tym trzeba też pomyśleć o przyszłości. I spiżarnię też wybuduję od razu następną. I teraz tak, mamy... Studnię powietrzną mamy, zbieracza jagód mamy. Na razie nie będziemy inwestować w kolejnych zbieraczy jagód. I mamy farmę. Ale brakuje nam drewna, w związku z czym ja tutaj wyślę kogoś do ścinania drzew. Ponieważ drewno, jak widać, bardzo szybko się kończy i wyślę także tutaj do pozbierania tych kamieni, których tu jest bardzo dużo. No okej. Myślę, że na początek... Coś tu się dzieje, uwaga. Jakie mam możliwości badań? Bo tam to mi się zrobiło. Zaraz zobaczę, co tam mogę z tym dalej zrobić. I mamy teraz badania. Tak, i możemy namiot. Nie, namiot już mamy. Czyli teraz możemy albo noclegownię, albo chatę, albo magazyn. Nie pamiętam, żeby była noclegownia wcześniej, także zobaczmy, co to jest. Prowizoryczne mieszkanie dla maksymalnie 30 osadników. Mieszkańcy są bardziej podatni na zatrucie ze względu na ciasnotę. Ale jest to względnie chyba tanie rozwiązanie. Ale nie. Idźmy w tym momencie. Druga ważna rzecz to jest lekarz osady. I to w tym momencie... Na tym w tym momencie się skupimy. I możemy zrobić kuchnię. Kuchnię możemy postawić
tutaj, ponieważ będzie ona blisko farmy. I tu możemy wybudować ścieżkę, która będzie się łączyła z tą ścieżką. Okej. Więc tak, zanim powiadomienie mi przerwało, chciałam powiedzieć, że na pierwszy odcinek to by było na tyle. Myślę, że to dobry start. Póki co nie wydarzyła się żadna tragedia, żaden kataklizm, co oczywiście może się zmienić już w następnym odcinku. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.